Co zrobilibyście w sytuacji, gdyby kobieta siedząca przed wami, zaraz obok swojego męża, wysyłała seks wiadomości do jakiegoś gościa? Te babeczki, które nakryły kobietę, powiedziały o tym mężczyźnie i podzieliły się tym faktem w internecie. Podczas środowego meczu Braves vs Dodgers dwie kobiety zauważyły coś podejrzanego. Kobieta siedząca przed nimi obiecała komuś o imieniu Nancy, że chętnie prześpi się z gościem o imieniu Mark Allen. Delana i Brain zrobiły kilka zdjęć i szybko obmyśliły plan działania. Napisały notkę z informacją, że mogą przekazać zdjęcia mężczyźnie i dały mu ją po meczu. Nie wiadomo, jak zareagował później mąż kobiety i co stało się z ich chyba mało udanym małżeństwem. A co wy zrobilibyście w takiej sytuacji? Czy te kobiety to bohaterki, a może tylko wścibskie baby, które wsadzają nos w nie swoje sprawy?